Chodzi o hymn Ukraińskiej Powstańczej Armii, hymn UPA, Czerwona Kalina. Jest oczywiście natychmiast zaprzeczenie zewsząd, ze wszystkich stron. Nie, to taka piosenka ludowa, to nigdy nie był pieśń, to nie była pieśń UPA, to wszystko jest nieprawda. Zacznijmy jak w filmach grozy Alfreda Hitchcocka. Od rzeczy strasznych i później eskalowanie napięcia. Jakiś czas temu chwaliłem się przewrotnie, jak zostałem określony przez środowiska skrajnej lewicy, reprezentowane przez niejakiego Adriana Zandberga. Jest nazwisko bardzo popularne w kręgach ubeckich, on się jakoś do swojej rodziny nie odnosi. Ale na jednym ze spotkań w terenie w Polsce, miało to konkretnie miejsce w Kielcach, gdzie był panel dyskusyjny na temat tak zwanego pogromu kieleckiego. W tym brał udział Stanisław Michalkiewicz, brał udział profesor Jerzy Robert Nowak i ja. I tam przed samym spotkaniem, przed wejściem, spotkała nas grupa demonstrantów. Mieli jakieś transparenty przeciwko nam. Ja jednego z nich zagadnąłem, poprosiłem, żeby wszedł, posłuchał, żeby ocenił, co mamy do powiedzenia. Panie, mnie tu płacą za godzinę, ja tam nigdzie nie będę łaził. No i czar niestety prysł. Ale partia Razem przed tym spotkaniem rozpowszechniła następujące plakaty. I tu są opisy każdego z tych osób występujących, ale właściwie najważniejsze jest to, co dotyczy mnie. Popisy antysemity. Ekscentryczny Leszek Żebrowski, historyk amator, żydożerca. Czyli chodzę i sobie zjadam Żydów. Kanibalizm jest to rzecz, która zdarza się nawet pewnie jeszcze w dzisiejszych czasach. Jest to bardzo skrajne odchylenie od normy, ale tak jak wspomniałem, zdarza się. Natomiast ja z tym nigdy nie miałem nic wspólnego. Dowód, że jestem żydożercą, powinien spoczywać na stronie oskarżającej. Ale gdzie im tam dowody? Oni się na tym nie znają, oni tego nie potrzebują, oni wiedzą lepiej. Ale ostatnio spotkał mnie jeszcze jeden zaszczyt. Z podobnej strony, ale w zupełnie innym wyrazie. Otóż na jednym z forów dyskusyjnych pojawiło się określenie na mój temat. Dał się poznać jako zajadły komuchożerca. Nie dość, że ludzi zjadam, to jeszcze ludzi określonej orientacji. Czyli jeśli jesteś komuchem, to uważaj, pilnuj się, bo cię Żebrowski pożre. Nie, nie pożre. Jest tyle innych rzeczy ciekawych, fajnych, przyjemnych, smacznych, żebym akurat zajmował się trawieniem komuchów. Ale to świadczy też o skali tego napięcia wokół wszystkich spraw, które się w Polsce dzieją, sprawy wynaturzeń, z jakimi mamy do czynienia. I dopiero na tym tle chciałbym nawiązać do tego, co będzie najważniejszą rzeczą tego nagrania. Chodzi o hymn Ukraińskiej Powstańczej Armii, hymn UPA, Czerwona Kalina. Jest oczywiście natychmiast zaprzeczenie zewsząd, ze wszystkich stron. Nie, to taka piosenka ludowa, to nigdy nie był pieśń, to nie była pieśń UPA, to wszystko jest nieprawda. A cała narracja wokół tego rozpoczęła się od tego, co zrobił niejaki ksiądz Wojciech Drozdowicz. Otóż on wplótł do liturgii mszy świętej, to jest poniedziałek wielkanocny, 18 kwietnia tego roku, wplótł to, puszczając z magnetofonu i rozdając ulotki z tekstem, żeby wierni śpiewali. Wierni jak to wierni, myślenie stadne, ksiądz każe, wierni chętnie to podchwycili. Skoszta piosenka z przytupem, dobrze, że jeszcze nie robili Usia, Siusia, Cepeliada z jakimiś rzeczami nawiązującymi na przykład do Gersek albo innych rzeczy, ale coś takiego było. Ksiądz Drozdowicz jest ciekawym przypadkiem. On się identyfikuje jako friend, czyli przyjaciel jakiegoś hołdysa, którym to pewnie coś mówi. Z drugiej strony wspiera w sposób skrajny, jednoznaczny, bo także podczas mszy Jerzego Owsiaka. Oczywiście to są dwa wybitne tuzy intelektu i działacze katolicy, niezwykle umoralnieni. I to, co on zrobił, to niech dotyczy tylko samej treści, że to jest hymn UPA, gdzie poszły natychmiast zaprzeczenia, ale to jest wplecenie tego do liturgii mszy świętej. Czyli do liturgii można wpleść cokolwiek innego. Poza tą liturgią? Nie, nie można i nie wolno. Ale on sobie na to pozwolił. I wtedy, gdy sprawa zrobiła się głośna, w jego obronie wystąpił rzecznik
kurii warszawskiej, ksiądz Przemysław Śliwiński. Myślę, że ta sprawa wymaga po prostu wyjaśnienia i zbadania, bo na podstawie filmiku trudno cokolwiek rozstrzygnąć. Na podstawie filmiku wiemy wszystko. W trakcie liturgii mszy świętej doszło do czegoś, do czego dojść nie powinno. Naruszenie liturgii mszy świętej. I po tym rzekomym zbadaniu przez księdza Śliwińskiego on napisał na Twitterze, nie ksiądz Drozdowicz, ale on. Ksiądz Wojciech Drozdowicz przeprasza tych, których oburzył przebieg homilii podczas poniedziałkowej mszy świętej. Sam wskazany ksiądz Drozdowicz nie odniósł się do tego. W jego imieniu występuje rzecznik kurii. Dlaczego? Nie miał odwagi cywilnej? Nie chciał? Albo dalej uważa, że zrobił co najmniej dobrze? Nie. Nie zrobił dobrze i o tym trzeba bardzo wyraźnie i głośno mówić. Dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że rozpętała się dyskusja, że to nie jest hymn UPA, że to wszystko jest nieprawda, jeszcze tylko brakuje obrzucania wszystkich, którzy tak twierdzą, określeniami, że to są ruskie onuce, agenci Putina i tak dalej. A może nawet już do tego doszło, nie śledzę tego dokładnie. W każdym razie jest w sieci, w necie, przynajmniej kilkadziesiąt nagrań, a przynajmniej do niedawna było, tego właśnie utworu w wykonaniu ukraińskim, gdzie tytuł jest jednoznaczny. Hymn UPA! Nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli oni tego nie kwestionują, to dlaczego w ich imieniu lub za nich mamy robić to my? I do tego się włączają kręgi uczone. Oto Ukrainiec na polskim uniwersytecie, z czego konkretnie gdańskim, do niedawna pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Igor Hałagida, stwierdza wprost, robienie z piosenki o ludowym rodowodzie hymnu UPA to jest jakaś zupełna aberracja. Niektórzy widzą problem, którego po prostu nie ma. Nie istnieją żadne przekazy źródłowe świadczące o tym, że Czerwona Kalyna była hymnem ukraińskiej powstańczej armii, formalnym lub nie. No to skąd te nagrania? Dlaczego od bardzo wielu lat jest to pokazywane, wykonywane jako hymn UPA? I to nie robią wrogowie Ukraińców, to robią Ukraińcy, sami o sobie i sami dla siebie. Co więcej, on idzie bardzo duży krok naprzód. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że żołnierze jakichś oddziałów UPA lub członkowie OUN kiedyś ją śpiewali. Po prostu była bardzo popularna. To mniej więcej tak, jakby oddziały Armii Krajowej lub batalionów chłopskich śpiewały O mój rozmarynie, piosenkę też bardzo często wykonywaną w okresie międzywojennym. Czy można sobie wyobrazić oddział batalionów chłopskich Armii Krajowej, jakiejś innej polskiej organizacji niepodległościowej, która podrzyna ludziom gardła, nadziewa na widły, rąbie siekierami i śpiewa przy tym skocznie O mój rozmarynie? Nie, czegoś takiego nie było. I do takiego absurdu sprowadzać tej piosenki i tego wykonania nie można. A w wielu instytucjach samorządowych, na ulicach polskich miast, to wykonanie tej piosenki pojawia się notorycznie cały czas. Dlaczego? Bo ona jest taka ładna, bo my tak bierzemy stronę Ukraińców, to chcemy ich tak dowartościować, to będziemy za nich albo z nimi razem śpiewać Czerwoną Kalynę. I to będzie tak fajnie. Ale fajnie rodzinom ofiar chyba nie będzie. Ani tych, którzy znają rozmiary tego, co się zdarzyło nie tylko na Wołyniu i nie tylko w 1943 roku. Jest to absurd, żeby można było sprowadzić rzecz do spraw prześmiewczych, że to jest tak jak O mój rozmarynie. To nie jest to samo, to nie jest tak samo. Nie czas i miejsce na wykonywanie takich pieśni, które Polakom w miarę świadomym kojarzy się z jednym, z ludobójstwem. Takich wykonań w przestrzeni publicznej w Polsce być nie powinno. Ale jest. Skąd to się bierze? Po pierwsze z niewiedzy, po drugie z bardzo złej woli. A zrobimy sami sobie, czyli Polakom, na złość. I będziemy to śpiewać. Jest tyle innych rzeczy popularnych, znanych, cenionych, ale są w tym przypadku bezwartościowe. Bo tu zajmujemy konkretne stanowisko. I te przypadki wprowadzania do przestrzeni publicznej, tego grzebania w naszej mentalności, pokazywanie czegoś w sposób całkowicie nieuprawniony, są coraz częstsze. Oto w Dniu Książki w Dear Onet 23 kwietnia tego roku dr Katarzyna Glinianowicz z Zakładu Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
stwierdza rzecz następującą o niejakim Tarasie Szewczenko. Może zacznijmy od najważniejszej postaci literatury XIX-wiecznej, ale również jednej z najistotniejszych postaci dla konstruowania tożsamości Ukraińców. Chodzi oczywiście o Tarasa Szewczenkę, romantycznego poetę, również a malarza. Był uznany i nadal jest traktowany jako swego rodzaju wieszcz narodowy. I dziennikarka, która z nią rozmawia, pyta: a, to taki Adam Mickiewicz. Tak, Adam Mickiewicz, odpowiada autorka. Zresztą łączyła ich również epoka zainteresowania. Przepraszam, ale łączność z epoką zainteresowaniami wcale nie znaczy łączności. Jeśli ktoś żył w epoce II wojny światowej i miał zainteresowania, żeby podjąć walkę z narzuconą okupacją, to wcale nie znaczy, że utożsamia się z okupantem i z ich wodzem. To nie jest to samo. W tym przypadku można robić wszystko. I wprowadzanie tej narracji, już która dochodzi do obłędu, do absurdu. Nie będziemy stosować litery Z, bo to mają wojska rosyjskie na swoich pojazdach. No mają, ale co zrobić na przykład z zoo, z ogrodem zoologicznym? Zrobić tylko OO, czyli symbol toalety? Co zrobić z liniami zastępczymi, tramwajowymi czy autobusowymi? To też jest oznaczenie Z, linia zastępcza. Być może wprowadzimy inne. I znowu mamy krok dalej. O, nie powinniśmy używać nazwy Ukrainiec. Dlaczego? Bo to się Polakom źle kojarzy. To jak mamy mówić? No, mieszkaniec Ukrainy na przykład, co jest takie niezbyt adekwatne i nie odpowiada temu, o czym mówimy, ale żeby uciec od nazwy Ukrainiec. Czy to nasza wina, że oni tak się Polakom kojarzą? Przecież oczywiście nie. I ta absurdalna walka nawet z tymi symbolami, które wydawałoby się są nijakie, prowadzi do oczywiście skrajnych emocji. Jedni będą za, drudzy będą przeciw, będziemy sobie skakać do oczu, a ktoś nad tym, w tym kociołku, czuwa, miesza i wyciąga z tego korzyści. Mówiąc o Tarasie Szewczence, jako wieszczu romantycznym, jako Mickiewiczu tamtego narodu czy tamtej społeczności, trzeba w takim razie wspomnieć, co on pisał. I w Polsce, jeśli stawiamy mu pomniki, pojawiają się tablice jemu poświęcone, to jak można odżyć to z konkretnej treści? Taras Szewczenko pisał między innymi tak. Ni kaleki, ni chorego, ni małej dzieciny nie zostało. Nie zakleli złowrogiej godziny. Wszyscy legli, wszyscy rzędem, ani żywej duszy izraelskiej i sztacheckiej. Od Kijowa do Chłumania legły polskie trupy. Spadło Lachów oraz Żydów, nie 100 głów, nie 200, lecz 1000, a Majdany w krwi wprost tonęły. Także karczmy z kościołami, jak świeczki płonęły. O kamienie księży rozbijali, a uczniaczków żywcem studni wszystkich pochowali, aż do samej nocy Lachów mordowali. I jak my z nożami świętymi, tak pochulamy, by piekło się stało. Wyobraźmy sobie Mickiewicza, który pisze o ludobójstwie w takich tonach bałwochwalczych, że my nie tylko się z tym utożsamiamy, że my tego chcemy. I takiego człowieka mielibyśmy na pomnikach jako twórcę romantycznego. Co z tym ma wspólnego romantyzm poza epoką, w której tworzył? Na jedną szubienicę Lacha i psa. Co to jest? Jakie to jest wynaturzenie? To jest poezja, czy to jest raczej polityczna, skrajnie polityczna grafomania? W tym przypadku jak najbardziej tak. Ale przez analogię, jeśli czerwona kalyna to jest jak o mój rozmarynie i możemy sobie to publicznie w tej chwili śpiewać, odzierając to z treści, z kontekstu, że tego wszystkiego nie było, to w takim razie wyobraźmy sobie, że wychodzą tłumy ludzi na plac zamkowy, jest jakaś rocznica, na przykład 1 września, wiadomo czego dotyczy, i te tłumy warszawiaków i przyjezdnych wykonują publicznie utwór, który także jest nijaki, bo tak jak się mówi, że w czerwonej kalinie nie ma nic o mordowaniu Polaków, więc jest do przyjęcia, no to mamy taką niemiecką piosenkę z okresu okupacji, która jest oczywiście starsza, bo już w tej chwili ma prawie 200 lat, ale była wykonywana przez te maszerujące oddziały butnych zdobywców, tych, którzy podbili Europę. Aili, Aila. To jest pieśń ludowa, która powstała w 1830 roku, Ein Heller und ein Batzen, i to zostało zniekształcone.
Zostało to przerobione na Heidi Heilo i w tej treści nie ma nic o mordowaniu Polaków, nie ma nic o mordowaniu kogokolwiek. Jest to zupełnie, mówiąc tak dosłownie, niewinna, frywolna, w stylu niemieckim piosenka. I nic więcej. Można byłoby to wykonać publicznie i można byłoby tego bronić. Przecież tam nie ma nic o mordowaniu. My sobie tylko śpiewamy, bo jest skoczna, fajna, możemy sobie pomaszerować przy tym, może nawet 5 piw zamówić, podnosząc prawą rękę do góry i wtedy wszystko będzie całkowicie w porządku. Nie, nie będzie. Pewne rzeczy należą do kanonu wartości. Pewne rzeczy należą do naszej spuścizny, od czego odejść nie można. Pewne rzeczy potępiamy, wiadomo dlaczego. Pewne rzeczy cenimy, pewnych ludzi doceniamy, ale innych nie chcemy za to, co zrobili, znać. Mickiewicza doceniamy. To jest Pan Tadeusz, to jest cała wielka poezja, to jest kanon polskiej literatury. Natomiast Taras Szewczenko, piewca ukraińskiego ludobójstwa, do kanonu naszych wartości należeć nie powinien. Ale jest. Wszedł w różny sposób, rozepchnięty został łokciami, zajął nienależne sobie miejsce i być może nawet będzie ważniejszy od Mickiewicza, bo kogo obchodzi Mickiewicz? Tam nic takiego nie ma. Ale rżnąć lachów i psów, o, to jest takie dopiero postępowe, europejskie. Zawsze można tłumaczyć, to jest tylko i wyłącznie przenośnia. Bo tak naprawdę to te psy i lachy to same się pozarzynały i zadźgały widłami. Chciałbym nawiązać do bardzo dziwnego wydawnictwa, ale w dzisiejszych czasach to nie jest dziwne, to właściwie to jest norma, a dziwny to jestem ja, że w ogóle to poruszam. Jest to książka wydana w 2011 roku, Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek.